Proszę Państwa, zaczynamy kolejną część naszej konferencji. Po przerwie kawowej głos zabierze pan Arkadiusz Karbowiak. Temat wykładu: grekokatolicki arcybiskup Lwowa Andrzej Szeptycki wobec sprawy ukraińskiej w czasie II wojny światowej. Proszę bardzo, panie Arkadiuszu. Dziękuję uprzejmie. Witam Państwa serdecznie. Tak jak tutaj pan Rafał wspomniał, Arkadiusz Karbowiak. Witam Państwa serdecznie. Tak jak pan Rafał wspomniał, tematem mojego wystąpienia będzie postać arcybiskupa grekokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego, rezydującego we Lwowie. Roman Szeptycki, bo tak naprawdę miał na imię, urodził się w 1865 roku w Przyłbicach, niedaleko Przemyśla, w polskiej rodzinie. Jego matka była córką hrabiego Aleksandra Fredry. Oczywiście korzenie tej rodziny nie były stricte polskie, bowiem wywodzili się oni tak de facto ze szlachty ruskiej, która na przestrzeni dziejów uległa procesowi polonizacji. Jeszcze w XVIII wieku poprzednicy rodu Szeptyckich byli wysokimi hierarchami kościoła grekokatolickiego, a więc ta decyzja o wstąpieniu w szeregi owego kościoła podjęta przez późniejszego arcybiskupa nie była, można powiedzieć, z punktu widzenia rodzinnego żadnym nowum, ani żadnym, że tak powiem, defektem. Szeptycki początkowo rozpoczął karierę zgodnie z sugestiami ojca w armii cesarsko-królewskiej, ale z uwagi na chorobę reumatyczną musiał tą karierę szybko zakończyć. Rozpoczął studia prawnicze, początkowo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, potem we Wrocławiu obronił tytuł doktora prawa. No i w 1888 roku wstąpił do zakonu bazylianów. To był zakon grekokatolicki. W owym czasie ta decyzja o wstąpieniu do zakonu grekokatolickiego wiązała się z także wyborem konkretnej opcji narodowej i tą opcję, jaką wybrał, była właśnie opcja ukraińska. Jak się okazało, potem nie tylko on, ale również jego brat Kazimierz, czyli ojciec Klemens Szeptycki, który w 1912 roku wstąpił do zakonu studytów, również przyjął tą opcję narodową ukraińską. Szeptycki piął się w hierarchii kościoła grekokatolickiego dość szybko. W 1899 roku otrzymał tytuł metropolity stanisławowskiego, a w rok później metropolity lwowskiego. Był jednocześnie członkiem Sejmu Galicyjskiego, walczył tam o prawa Ukraińców, był również członkiem Austriackiej Izby Panów, no, gdzie też toczył boje o właśnie ukraińskie interesy narodowe. No, takim przełomem pewnym w jego życiu był wybuch I wojny światowej w 1914 roku. Wezwał on swoich rodaków wówczas do walki za cesarza Franciszka Józefa przeciwko państwu rosyjskiemu. Galicja Wschodnia, czy Małopolska Wschodnia, jak kto woli, została zajęta przez oddziały armii rosyjskiej bardzo szybko w 1914 roku. Gubernator Bobriński rozpoczął prowadzenie tam zdecydowanej akcji rusyfikacyjnej i w ramach tej akcji Szeptycki został pozbawiony wolności, aresztowano go. Później ten status aresztowanego zmieniono mu na status internowanego i skierowano aż pod Kijów i tam przebywał aż do 1917 roku. Z pobytu tam uwolniła go dopiero rewolucja lutowa. Rząd Kierenskiego postanowił go zwolnić z internowania i powrócił on do lwowskiej archikatedry świętego Jura w 1917 roku. W 1918 roku 1 listopada, jak wiadomo, wybuchło we Lwowie
ukraińskie powstanie. Szeptycki jako człowiek, który związał się z opcją ukraińską, oczywiście sympatyzował z tą społecznością, sympatyzował z tymi, którzy to powstanie wywołali, ale także sympatyzował z Zachodnioukraińską Republiką Ludową, a więc tym tworem, który próbował objąć swoje władztwo nad Galicją Wschodnią. W czasie walk we Lwowie wspólnie z arcybiskupem Bilczewskim, arcybiskupem Kościoła Rzymskokatolickiego, wydawali obaj panowie wspólne odezwy mające na celu zakończenie walk, wymianę jeńców, no ale oczywiście problem dotyczący przynależności terytorialnej Galicji w owym czasie można było rozwiązać tylko i wyłącznie drogą oręża. Żadne porozumienia tutaj nie wchodziły w grę. Szeptycki miał tego również świadomość. W tym konflikcie, w którym on opowiedział się, będąc przywódcą w zasadzie duchowym właśnie tej społeczności ukraińskiej, przywódcą religijnym, brał udział po drugiej stronie jego rodzony brat Stanisław. Stanisław Szeptycki był generałem armii austro-węgierskiej, a także później generałem Wojska Polskiego. Wkraczał on zresztą w 1922 roku na Górny Śląsk do Katowic po przyznaniu tego obszaru terytorialnego państwu polskiemu. Klęska poniesiona przez Zachodnioukraińską Republikę Ludową spowodowała, że Szeptycki przelał te swoje sympatie na rząd atamana Petlury. Poparł porozumienie Piłsudski-Petlura z kwietnia 1920 roku, a kiedy okazało się, że realizacja jego jest niemożliwa na skutek rozpoczęcia rozmów w Rydze w październiku 1920 roku, Szeptycki odniósł się bardzo krytycznie do faktu niedopuszczenia delegacji URL na właśnie ryskie rozmowy pokojowe. W grudniu 20 roku opuścił w ogóle terytorium państwa polskiego, udając się do Watykanu, a stamtąd rozpoczął taką podróż po krajach Europy Zachodniej. Między innymi odwiedził Belgię, Holandię, Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone, Kanadę. Tam próbował przekonać tamtejszych przywódców do tego, aby Galicja Wschodnia jednak nie została przyznana państwu polskiemu, aby no, nieistniejący twór w postaci Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej miał szansę zainstalować się na tym obszarze i żeby w jakiejś takiej szczątkowej formie państwo ukraińskie mogło zafunkcjonować. No, jak wiadomo, te jego działania okazały się być nieudane. Rada Ambasadorów w marcu 23 roku zatwierdziła fakt przyznania Galicji Wschodniej państwu polskiemu. No i Szeptycki postanowił powrócić do Lwowa. Kiedy przekraczał granicę polsko-czechosłowacką, został zatrzymany, ponieważ nie chciał złożyć deklaracji lojalności państwu polskiemu. Skierowano go do klasztoru Poznaniu. Tam przebywał do momentu, kiedy nie zmienił swojego zdania i spotkał się z prezydentem Wojciechowskim, któremu ową taką deklarację lojalności wobec polskiej państwowości złożył i wtedy dopiero polskie władze pozwoliły wrócić mu do Lwowa. Kiedy przybył do Lwowa w grudniu 23 roku, na obszarach Galicji Wschodniej działała już bardziej lub mniej intensywnie ukraińska organizacja wojskowa powołana w Pradze w 20 roku przez pułkownika Jechwena Konowalca. Działalność tej organizacji w postaci aktów terrorystycznych, terrorystyczno-sabotażowych spowodowała, iż w 1930 roku marszałek Józef Piłsudski zdecydował się na przeprowadzenie pacyfikacji Galicji Wschodniej. Szeptycki krytycznie oceniał działania polskiego rządu w tej materii, ale także w ogóle, jeśli chodzi o politykę wobec społeczności ukraińskiej. Uznawał, że Ukraińcy są obywatelami drugiej kategorii, którzy nie mają możliwości prawdziwego rozwoju narodowego na terenie II Rzeczpospolitej. Stąd też
miał daleko idący dystans do polityki prowadzonej przez władze w Warszawie, ale nie można powiedzieć, że był duchownym nielojalnym wobec polskich władz. Natomiast rozumiejąc właśnie tą politykę, czy rozumiejąc fakt realizacji złej polityki wobec Ukraińców, nie występował publicznie z dezyteratami krytycznymi wobec działalności ukraińskiego podziemia w postaci początkowo UWO, a później organizacji ukraińskich nacjonalistów OUN. Ale w 1934 roku nastąpiła zmiana, bowiem w lipcu 1934 Mykoła Car, zamachowiec, bojowiec OUN, dokonał zamachu na Iwana Babija, który był dyrektorem ukraińskiego gimnazjum we Lwowie. Babij został, był to oficer armii, byłej armii halickiej, można powiedzieć ugodowiec, człowiek no, bliski Szeptyckiemu, jeśli chodzi o postawę polityczną. Chciał on wyrugować ze szkoły, której był dyrektorem, literaturę nacjonalistyczną, która była tam kolportowana przez uczniów. No i te działania właśnie skierowane przeciwko kolportażowi literatury spowodowały, iż Krajowa Egzekutywa OUN w Polsce na czele ze Stepanem Banderą wydała na niego wyrok śmierci. I ten wyrok został w owym lipcu 1934 roku wykonany. Szeptycki był zirytowany faktem zabójstwa Babija, wydał wtedy taki list pasterski krytykujący działalność OUN. Po raz pierwszy w swojej karierze zdecydowanie odciął się od terrorystycznych metod działalności tej organizacji. Szeptycki był człowiekiem ugodowym, który widział właśnie w takiej ugodowej koncepcji prowadzenia polityki sens realizacji ukraińskich interesów narodowych. Był zwolennikiem tej umowy normalizacyjnej z 1935 roku, zawartej pomiędzy UNDO, czyli największą centroprawicową partią polityczną ukraińską, a rządem premiera Kościołkowskiego. Ta umowa oczywiście nie została skonsumowana, głównie z uwagi na to, że nastąpiła dekompozycja polskiego obozu władzy po śmierci Piłsudskiego i ten obóz przechylił się w stronę ideałów nacjonalistycznych, no co też spowodowało późniejsze działania, chociażby w postaci akcji niszczenia świątyń prawosławnych na terenie Chełmszczyzny, co też spowodowało negatywną reakcję Szeptyckiego na ten fakt. I tak w zasadzie w takim sporze społeczność ukraińska z władzami polskimi trwała aż do wybuchu II wojny światowej. Kiedy wybuchła we wrześniu 1939 roku, Szeptycki wydał list pasterski, w którym zwracał się do Ukraińców o podjęcie takiej życzliwej postawy neutralności wobec państwa polskiego. Przestrzegał młodzież ukraińską przed tym, aby nie dawała posłuchu tym, którzy sugerują konieczność stanięcia do walki zbrojnej z państwem polskim. No jak wiadomo, część tej młodzieży oczywiście tego wezwania Szeptyckiego nie posłuchało, bo 12 września 1939 roku na Kresach wybuchła ukraińska rebelia, w której wzięły udział grupy bojowe OUN, no, złożone głównie z, jak wiadomo, młodych ludzi. No, 17 września tereny Kresów Wschodnich i Galicji Wschodniej zostały zajęte przez oddziały bolszewickie, oddziały Armii Czerwonej. Szeptycki przebywał wówczas we Lwowie. W międzyczasie gościł u siebie Stepana Banderę, który został zwolniony z polskiego więzienia w Brześciu nad Bugiem i dotarł tam w okolicach miesiąca października. W katedrze świętego Jura spotykał się on z najbliższymi współpracownikami. Szeptycki udzielił mu wówczas gościny. Bandera oczywiście opuścił bardzo szybko Lwów i udał się do generalnego gubernatorstwa. Natomiast Szeptyckiego spotkała osobista tragedia, bowiem w związku z pojawieniem się na Kresach Wschodnich oddziałów Armii Czerwonej w majątku rodzinnym w Przyłbicach został zamordowany przez Sowietów wraz z żoną jego brat Leon. Szeptycki przeżył oczywiście sowiecką okupację. Był świadkiem terroru, deportacji, egzekucji prowadzonych przez siły bezpieczeństwa
publicznego Związku Sowieckiego, jego nastawienie wobec systemu komunistycznego i wynikające z motywów religijnych było oczywiście nader krytyczne, ale głównie ta praktyka, której doświadczył, również nastrajała go zdecydowanie negatywnie wobec Sowietów, stąd też jak większość przywódców ukraińskich oczekiwał na wybuch wojny niemiecko-sowieckiej. Ta, jak wiadomo, nastąpiła 22 czerwca 1941 roku. Oddziały Wehrmachtu rozpoczęły wówczas inwazję na Związek Sowiecki i 30 czerwca w godzinach rannych do Lwowa, więc do miejsca, w którym rezydował Szeptycki, wkroczył batalion Nachtigall, batalion, który podlegał 800 pułkowi do zadań specjalnych Abwery. Złożony był z Ukraińców, członków frakcji banderowskiej OUN. Szeptycki spotkał się z kapelanem batalionu, ojcem Iwanem Hryniochem. Spotkał się również z jednym z oficerów, Romanem Szuchewiczem, który notabene we Lwowie, późniejszym komendantem UPA, który notabene we Lwowie stracił brata zamordowanego w więzieniach Brygidki przez NKWD. I jednocześnie spotkał się oczywiście z Jarosławem Steczką, jednym z najbliższych współpracowników Stepana Bandery, który przybył tam do Lwowa, aby 30 czerwca ogłosić akt restytucji państwa ukraińskiego. Ten akt został ogłoszony i Szeptycki wraz zresztą z arcybiskupem Chomyszynem poparli akt restytucji państwa ukraińskiego. Steczką ogłosił się także premierem nowego ukraińskiego rządu. Szeptycki był przekonany, że będzie to rząd o takim charakterze koalicyjnym, tak przynajmniej przedstawiano mu tą sprawę, no ale bardzo szybko zorientował się, że istnieje w łonie tych głównych ukraińskich partii politycznych, czyli w łonie OUN, głęboki podział pomiędzy banderowcami a melnykowcami. Napisał wtedy też list do pułkownika Andrzeja Melnyka, którego znał, bo on był w końcu lat 20. na początku 30. takim zarządcą dóbr leśnych w majątku Szeptyckiego, więc znał pułkownika i zwrócił się do niego z prośbą o to, żeby zakończył spór wewnętrzny ze Stepanem Banderą. Melnyk grzecznie odpowiedział arcybiskupowi, że oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, gdy Bandera uzna zwierzchność jego nad organizacją, co w owym czasie już nie było możliwe, głównie dlatego, że 5 lipca 1941 roku Stepan Bandera znalazł się w rękach niemieckich, skierowano go do Berlina, gdzie przebywał w areszcie domowym, a potem trafił do więzienia, stamtąd do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Szeptycki był bardzo zadowolony z tego, że oddziały Wehrmachtu wkroczyły na terytorium Ukrainy. Nakazał organizowanie takich nabożeństw dziękczynnych w związku z wkroczeniem armii niemieckiej i wyzwolenia Ukrainy z rąk bolszewickich. Sam w takim nabożeństwie również uczestniczył. Poza tym 23 września 1941 roku wystosował taki specjalny list do kanclerza Rzeszy Niemieckiej Adolfa Hitlera, w którym w zasadzie chwalił go za to, że kanclerz rozpoczął krucjatę antybolszewicką, że udało się wyzwolić Ukrainę z rąk sowieckich, i że ma nadzieję, że nastąpi całkowite, ostateczne zniszczenie bolszewizmu i na tej kanwie powstanie również niepodległe państwo ukraińskie. Oczywiście kanclerz Adolf Hitler miał w tej materii zupełnie inny pogląd niż politycy ukraińscy, niż duchowni przywódcy ukraińskiego narodu, ukraińskiego społeczeństwa. 17 lipca podjęta została decyzja o tym, żeby część Galicji Wschodniej, część ziem zamieszkałych przez Ukraińców, a więc Galicję Wschodnią, włączyć w struktury generalnego gubernatorstwa, natomiast pozostała część Wołynia i wschodniej Ukrainy została włączona do Reichskomisariatu Ukrainy, którym kierował komisarz Rzeszy Erich Koch. Tam polityka oczywiście na terenach wschodnich i Wołynia była bezwzględna i brutalna. Wykorzystywano tam surowce istniejące, wykorzystywano fakt bezwzględnego ściągania kontyngentów. Koch nie uważał Ukraińców za
partnera do jakichkolwiek rozmów i do jakiejkolwiek współpracy, chociaż oczywiście na tych terenach istniała i była tworzona ukraińska policja pomocnicza w rodzaju Schutzmannschaftu. Natomiast zupełnie inną politykę prowadził Hans Frank, a w zasadzie gubernator lwowskiego dystryktu Wachter na terenie właśnie Galicji Wschodniej. Tamte relacje z Ukraińcami były zdecydowanie lepsze. No, Szeptycki oczywiście oczekiwał, że Hitler jednak wzorem cesarza Wilhelma zdecyduje się na realizację polityki polegającej na budowie na terenach Związku Sowieckiego zdobytych przez Wehrmacht państw, czy odtwarzaniu ich, jak w przypadku Litwy, Łotwy, Estonii, czy budowie państwa ukraińskiego. No, do tego nie doszło. Hitler uważał, że te tereny mają być po prostu objęte tylko i wyłącznie bezwzględną eksploatacją, że ma tam być budowany Lebensraum, a więc ta niemiecka przestrzeń życiowa, i to były te niestety oczekiwania tutaj arcybiskupa i wielu innych ukraińskich polityków rozminęły się z decyzjami Hitlera. No, dzisiaj nie ma już wątpliwości, że to w tym sporze arcybiskup miał rację, bo z pewnością gdyby Hitler taką decyzję wówczas podjął, a więc nie skupiał się tylko i wyłącznie na próbie militarnego rozstrzygnięcia kampanii wschodniej za pomocą Wehrmachtu, a skorzystał z możliwości politycznych, sytuacja sowieckiego reżimu zapewne wyglądałaby inaczej. System by się zapewne rozpadł, gdyby tylko i wyłącznie te nadzieje i oczekiwania narodów wschodnich, nie tylko Ukraińców, ale także Rosjan, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Turkmenów i wszystkich tych narodów zamieszkujących obszary ZSRR zostały spełnione. No ale tak się nie stało. Szeptycki po pewnym okresie czasu zrozumiał, że niemiecka polityka prowadzona na terenie dystryktu galicyjskiego staje się coraz brutalna i bezwzględna. Patrzył na eksterminację osób pochodzenia żydowskiego. W marcu 40, jedni mówią, że w marcu, drudzy, że w lutym 42 roku napisał nawet list do Heinricha Himmlera, Reichsführera SS, w którym zwracał uwagę na to, żeby nie wykorzystywali Niemcy młodzieży ukraińskiej, która wstąpiła do ukraińskiej policji pomocniczej w akcji mordowania Żydów. Oczywiście list pozostał bez odpowiedzi. W sierpniu napisał z kolei do papieża Piusa XII taki dość długi list, w którym analizował niemiecką politykę okupacyjną, krytykując ją w sposób bezwzględny. No to jakim ostateczną jego reakcją na akcję eksterminacyjną wobec ludności pochodzenia żydowskiego był list pasterski z grudnia 1942 roku pod tytułem Nie zabijaj, no gdzie jednoznacznie, oczywiście nie mówiąc o tym, że chodzi o Żydów, bo list wtedy nie mógłby zostać ogłoszony, bo zostałby skonfiskowany, no ale wskazywał tam jednoznacznie na to, że przestrzegał rodaków przed udziałem w akcji eksterminacyjnej wobec osób pochodzenia żydowskiego. Sam ze swoim bratem, zresztą Klemensem, o którym wspominałem, podjął się dzieła ratowania osób związanych z żydowską społecznością. Kilkadziesiąt takich osób zostało właśnie przez Szeptyckiego uratowanych. Klemens został uhonorowany tytułem medalu, tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata po wojnie w 50-tych latach. Szeptycki takiego medalu z rąk Izraela nie otrzymał. W roku 1943 pojawiły się nowe wyzwania. Podczas rozmowy z profesorem Wołodymyrem Kubiejowiczem, przewodniczącym Ukraińskiego Komitetu Centralnego, Szeptycki dowiedział się o tym, że ma zostać powołana nowa niemiecka jednostka złożona z Ukraińców. Wyraził się wtedy, że nie ma takiej ceny, którą by nie należało zapłacić, aby powstała Ukraińska Armia Narodowa. Chodziło oczywiście o stworzenie 14. Dywizji Grenadierów SS Hałyczyna, czy Galicjen w niemieckiej nomenklaturze. Ta jednostka powstała, czy rozpoczął się proces jej formowania w maju 1943 roku. Do Szeptyckiego skierowano sugestię związaną z tym, aby mógł przeznaczyć do opieki duszpasterskiej na terenie jednostki kapłanów grekokatolickich. Tak się oczywiście stało. 12 kapłanów rozpoczęło służbę w tej formacji. No, kapłani również trafili do pułków policyjnych, które stworzono poza 14. Dywizją Galicyjską. Zarówno w 4. jak i 5. Pułku Policyjnym ci kapłani się znajdowali. No, wszyscy pamiętamy, że jeden z nich, a więc 4. na terenie
dystryktu galicyjskiego wsławił się masowymi mordami dokonywanymi na polskiej ludności cywilnej. Oczywiście decydentami w tej materii to też nie należy i nie ma potrzeby i powodów do tego, żeby ukrywać. Byli oczywiście Niemcy, a nie Ukraińcy. Ukraińcy tylko i wyłącznie te zbrodnicze dezyderaty niemieckie wykonywali. Rok 43 to również moment, w którym rozpoczęła się akcja antypolska eksterminacyjna przeprowadzona na terenie Wołynia. Arcybiskup Twardowski, arcybiskup kościoła rzymskokatolickiego na terenie diecezji lwowskiej, rozpoczął korespondencję z arcybiskupem Szeptyckim w sprawie wydania przez niego listu potępiającego sprawców tych zbrodni. I Szeptycki rzeczywiście takowy list wydał w sierpniu 43 roku, wskazując na to, aby młodzież ukraińska nie wykonywała różnych decyzji, pomysłów, konceptów przywódców, którzy sugerują im konieczności realizacji metod politycznych związanych z powstaniem samodzielnej Ukrainy za pomocą masowych mordów. To był list, który Szeptycki opublikował następnie w ramach korespondencji. Natomiast w ramach korespondencji prowadzonej z arcybiskupem Twardowskim zdecydowanie jednak odrzucał odpowiedzialność ukraińskiej powstańczej armii, w zasadzie strony ukraińskiej za mordy. Trudno powiedzieć oczywiście, dlaczego tak było. Można się tylko i wyłącznie domyślać, że chodziło o to, że mając świadomość konfliktu terytorialnego Wołyń i Galicję Wschodnią, nie chciał wzmacniać polskiej argumentacji związanej z wydawaniem takiego listu, w którym by expressis verbis identyfikował sprawców spod znaku ukraińskiej powstańczej armii. To, że miał dystans do organizacji ukraińskich nacjonalistów i UPA, nie ulega wątpliwości, bo w przeciwieństwie na przykład do tego postulatu, w którym była kwestia skierowania kapelanów do dywizji galicyjskiej, już do ukraińskiej powstańczej armii, mimo sugestii kapelanów, zdecydował się nie kierować, uznając, że no, UPA prowadzi pewną działalność, oczywiście na rzecz niepodległego bytu państwa ukraińskiego, ale metody przyjęte przez tą strukturę, które polegały na między innymi poza walką z Niemcami i sowiecką partyzantką, mordowaniu polskiej ludności cywilnej, nie mogły być przez niego zaakceptowane. Pod koniec roku 43 wydał jeszcze jeden list pasterski, w którym zwracał się do wiernych z prośbą o nieuczestniczenie w mordach na kapłanach, i to kapłanach zarówno rzymskokatolickich, prawosławnych, grekokatolickich. Wiadomo, że w sytuacji konfliktu, który istniał od początku wojny polsko-ukraińskiego, kapłani tych wszystkich trzech wyznań padali ofiarami różnych działań, padali ofiarami działań UPA, głównie kapłani rzymskokatoliccy. Zdarzało się w pojedynczych przypadkach także, że prawosławni, no, arcymetropolita Chromacki zginął, prawda, na Wołyniu przez przypadek, co prawda, bo wpadł w zasadzkę organizowaną na jednego z niemieckich miejscowych oficjeli przez oddział melnykowski i melnykowcy, nie wiedząc o tym, że metropolita przemieszcza się autem, otworzyli ogień, ciężko go ranili, on w rezultacie tego zmarł. Kapłani grekokatoliccy głównie ponosili śmierć, a także prawosławni z rąk polskiej partyzantki. Zdarzało się także, że z rąk partyzantki ukraińskiej, jeżeli ich działania zdaniem UPA za bardzo jak gdyby skierowane były na rzecz ochrony polskiej ludności cywilnej, bo i o takich przypadkach trzeba wspomnieć. Czasami zdarzało się, że grekokatoliccy kapłani zaangażowani byli w działalność bezpośrednio zbrojną, uczestnicząc w atakach na polskie skupiska we wsiach, ale zasadniczo oczywiście Kościół grekokatolicki popierał walkę ukraińskiej powstańczej armii, a niekoniecznie metody, które zostały zastosowane przez ukraińską powstańczą armię. No, dla polskiego społeczeństwa i dla polskiego podziemia oczywiście taka postawa była kompletnie nierozumiana. Polakom to wszystko zlewało się. Każdy kapłan grekokatolicki, który popierał walkę o samostyjną Ukrainę, o to, aby ziemie wschodnie, Kresów Wschodnich przynależały do samostyjnej Ukrainy, traktowany był jako no, de facto współpracownik ukraińskiej powstańczej armii, i stąd też no, pewna część tych kapłanów poniosła z tego tytułu śmierć. Rok 44
to oczywiście moment, w którym w lipcu pojawiła się na terenie Galicji Wschodniej Armia Czerwona, wkroczenie jej de facto zmniejszyło temperaturę sporu polsko-ukraińskiego, aczkolwiek Polacy na terenie Galicji Wschodniej aż do 1946 roku byli przedmiotem działań eksterminacyjnych ukraińskiej powstańczej armii. Szeptycki jeszcze przed swoją śmiercią wydał list kierowany do Józefa Stalina. W tym liście dziękował Stalinowi za to, że zjednoczył ziemię wszystkie ukraińskie, że udało się to po raz pierwszy. Miał nadzieję, że Stalin da możliwość swobodnego rozwoju cerkwi grekokatolickiej. No oczywiście niestety nie doszedł już momentu, kiedy władze sowieckie rozpoczęły masowe represje przeciwko kościołowi grekokatolickiemu, bowiem zmarł 1 listopada 1944 roku, no kończąc swoją ziemską wędrówkę. To tyle z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. Czy to prawda, że w ostatniej drodze na cmentarz Łyczakowski towarzyszyła arcybiskupowi Szeptyckiemu Polakowi z pochodzenia, Ukraińcowi z wyboru, kompania honorowa Armii Czerwonej? To prawda. To prawda. Tak, pochowano go z honorami należnymi jakby głowie kościoła grekokatolickiego. No, Sowieci się zdobyli na ten gest, ale to był jedyny chyba pozytywny gest wobec cerkwi grekokatolickiej, w zasadzie wobec zmarłego jej lidera, bo arcybiskupi grekokatolicy, czy Kocyłowscy, czy Slipyj, czy Chomyszyn, czy brat oczywiście Szeptyckiego, znaleźli się w sowieckich łagrach i tam zakończyli swój żywot w ramach właśnie działań eksterminacyjnych skierowanych przeciwko kościołowi grekokatolickiemu przez Sowietów. Mhm. Jeszcze mam takie pytanie, bo ten wątek pomocy Żydom jest bardzo jak gdyby eksponowany z wiadomych względów, no, że po prostu, że tak powiem, mainstreamowe media są na to wyczulone. Natomiast czy tu były jakieś, nazwijmy to, proporcje zachowane? No, list pasterski wzywający, żeby nie uczestniczyć w jakichś mordach przeciwko Polakom, no to jest dosyć ważny dokument, ważne wydarzenie. Wiadomo, że na temat Żydów można było tylko ogólnikowo pewne rzeczy mówić. Na pewno listu jednoznacznego w tej sprawie nie mógł wydać, ale czy uważa pan, że były wystarczające jego wysiłki, jak możemy to z perspektywy czasu ocenić, żeby powstrzymywać niektóre środowiska ukraińskie w tych, że tak powiem, morderczych czy ludobójczych zamysłach? Znaczy, jeżeli chodzi o pomoc Żydom, no ona faktycznie miała miejsce. Wiadomo, że dzisiaj... Kilkadziesiąt osób, tak? Uratowanych. Tak. No, najmniej 27 to jest liczba ustalona w 100%, natomiast oblicza się, że było tych ludzi znacznie więcej, kilkadziesiąt. No wśród nich był Adam Rotfeld, który kiedyś był tutaj w czasach III Rzeczpospolitej ministrem spraw zagranicznych Polski. Natomiast czy Szeptycki zrobił wszystko, aby... No na pewno nie wystosował takiego jednoznacznego i otwartego listu potępiającego działania ukraińskiej powstańczej armii, działania eksterminacyjne na terenie Galicji Wschodniej. Ten list, który został ogłoszony... A Wołynia, tak? Bardziej? Nie. Ten list był jak gdyby pod wpływem wypadków na Wołyniu. No on oczywiście... Na teren Wołynia nie miał co kierować w ogóle jakichkolwiek listów. To nie była jego diecezja. To diecezja jak diecezja, ale on był głową kościoła grekokatolickiego. Tam Ukraińcy byli prawosławni, to w autokefalii i w tym kościele autonomicznym. Więc jego głos tam w ogóle nie miał żadnego znaczenia, bo to nie było to wyznanie. I to nie była ta wiara. Sytuację na Wołyniu praktycznie nie miał żadnej. Także pisanie tam jakichkolwiek listów do Ukraińców mieszkających na Wołyniu, to na to mogli pozwolić sobie hierarchowie tylko i wyłącznie prawosławni, a nie hierarcha grekokatolicki.
Natomiast jeśli chodzi o Galicję Wschodnią, no to list został opublikowany, on oczywiście nie zidentyfikował tam expressis verbis sprawców, tak? Ale miał świadomość jak gdyby też tego, że no, takie jednoznacznie potępienie ukraińskiej powstańczej armii, kiedy ten ruch i ta formacja, ona mu była oczywiście obca i on był zdecydowanie krytyczny wobec nich nastawiony, co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast nie chciał ładować amunicji stronie polskiej, która w sytuacji konfliktu polsko-ukraińskiego, bo poza przecież faktem mordów trzeba mieć świadomość, że istniała realna podstawa konfrontacji polsko-ukraińskiej związana z obszarami terytorialnymi i zarówno Wołynia i Galicji Wschodniej. No Szeptycki był Ukraińcem, w związku z tym miał nadzieję, że te tereny zostaną włączone do państwa ukraińskiego. Polacy oczywiście chcieli zachować status quo sprzed okresu wybuchu wojny i chcieli, aby te tereny przynależały do polskiej państwowości, która powstanie po roku, po zakończeniu II wojny światowej. No jakoś wszystkim uciekło to, że głównym, że tak powiem, kreatorem wydarzeń w tamtej przestrzeni będzie Związek Sowiecki, to on będzie podejmował tutaj ostateczne decyzje, kto jakie tereny i obszary terytorialne otrzyma. Więc Szeptycki pewnie dlatego, że brał pod uwagę możliwość politycznego wykorzystania takiego listu, nie zdecydował się na to, żeby go opublikować, w którym identyfikowałby jednoznacznie sprawców jako ukraińskich nacjonalistów, czy jako partyzantów ukraińskiej powstańczej armii. Natomiast wystosował sugestie do arcybiskupa Twardowskiego, żeby wspólnie wydali taki list, mówiąc o tym, że no, na Chełmszczyźnie mają miejsce również zabójstwa Ukraińców, także ukraińskich cywilów dokonane przez oddziały Armii Krajowej. No, dla Twardowskiego z kolei w sytuacji takiej dramatycznej dysproporcji liczby zamordowanych cywilów po stronie polskiej i ukraińskiej wydanie takiego listu było niemożliwe do zaakceptowania, no bo miał świadomość, że polska społeczność by tego nie zrozumiała, że w sytuacji rzezi, która miała miejsce w Galicji Wschodniej, nagle arcybiskup Twardowski wydaje list, w którym ujmuje się, oczywiście z powodów religijnych to było naturalne, no ale Twardowski też patrzył na to z powodów pewnych ograniczeń politycznych, że kieruje do swoich rodaków list, w którym wskazuje na niestosowność mordowania ukraińskiej ludności cywilnej, kiedy krew polska leje się strumieniami na terenie Galicji Wschodniej. No i w efekcie wspólny list obu arcybiskupów nie powstał. Nie powstały też takie identyfikujące w tej materii sprawców listy pojedyncze. Natomiast ten, który został w sierpniu 1943 roku opublikowany, no on był jakby taką przestrogą przed tym, bo jeszcze ta fala mordów do Galicji Wschodniej wówczas nie dotarła. Szeptycki miał świadomość tego, co się dzieje na Wołyniu, bo na pewno otrzymywał informacje o tym. Natomiast to była jakby taka przestroga, aby do podobnych mordów na terenie Galicji nie doszło. Dlatego opublikował ten list. No, Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej pozytywnie się do tego dokumentu odniosło, uznając, że Szeptycki coś w tej materii jednak uczynił. Podobnie pozytywnie odniosła się Zofia Kosak-Szczucka na łamach tam swoich tych konspiracyjnych periodyków. No, wskazując na to, że arcybiskup Szeptycki zrobił coś w tej materii. No krytycznie się oczywiście do tego odnieśli przywódcy OUN, którzy mieli świadomość, że ten list jest skierowany przeciwko nim. Nawet Kospankiwski, jeden z liderów nacjonalistycznych z Lwowa, rzucił tam na posiedzeniu jakiegoś komitetu taką luźną uwagę. Proszę, arcybiskup Szeptycki jednak zdecydował się na opublikowanie krytycznego listu pod naszym adresem, a rzymski arcybiskup pod adresem, że tak powiem, swoich rodaków na podobny krok się nie zdobył. No ale mówię, tutaj ta dysproporcja ofiar zdecydowanie wskazywała na to, że no, ten krok Szeptyckiego był o wiele bardziej zrozumiany niż ten, który by ewentualnie miał wykonać arcybiskup Twardowski. Oczywiście z przyczyn politycznych, bo z przyczyn religijnych no, zabijanie nawet jednej osoby pochodzenia ukraińskiego, która jest 2-letnim dzieckiem czy 50-letnią kobietą, może zostać spokojnie napiętnowane. Ale mówimy, że tak powiem, o tej politycznej przestrzeni, tych ograniczeniach, które no zawsze tutaj siłą rzeczy występują. Ostatnie pytanie, czy to prawda, że ze swoim bratem, który był generałem polskim i czuł się Polakiem, mimo że obydwaj dobrze znali język polski, rozmawiał po
francusku? No, przyznam szczerze, że nie wiem, czy rozmawiał po francusku. No, wiem, że utrzymywali stały kontakt. Być może nie chciał. Ilu braci było w ogóle? Ilu braci było? Jeden polski generał i drugi ten duchowny. Stanisław był polskim generałem. Klemens, czyli Kazimierz tak naprawdę, był trzecim z braci. I czwartym duchownym, był, tak? Greko-katolickim duchownym, również zmarł w sowieckim łagrze. Leon, zamordowany przez NKWD, był czwartym bratem w 1939 i w 1940 roku w Rotundzie Zamojskiej został zamordowany, już nie pamiętam jego imienia, Aleksander chyba, kolejny, piąty brat. Ich było chyba więcej, tylko część zmarła w jakimś dziecięcym wieku, także do takiej dojrzałego wieku chyba ich pięciu do Ale większość była grekokatolikami. Grekokatolikami było dwóch tak naprawdę. A dwóch? On i brat Klemens, tak. Czyli a pozostali byli rzymskimi katolikami. Pozostali byli rzymskimi katolikami. Czyli bardziej się czuli z etnosem polskim. Polskim związani, tak. Tylko trzeba oczywiście podkreślić, że to była rodzina, tak jak mówię, o takich skomplikowanych relacjach, jeśli chodzi o korzenie, bo oni się wywodzili z ruskiej szlachty, także ona na pewnym przestrzeni ewolucji uległa polonizacji, natomiast w jego wykonaniu był to jakby taki powrót, można powiedzieć, do korzeni, no, do źródeł. Do źródeł, tak, tak, tak. No, a część pozostała przy tym polskim etnosie, i tak jak między innymi Stanisław. Dziękuję bardzo za wykład. Chyba, że są pytania jeszcze. Czy jego pochodzenie polskie miało wpływ na jego autorytet wśród Ukraińców? W momencie, kiedy on objął przewodzenie duchowe społeczności ukraińskiej, a więc kiedy został metropolitą lwowskim, część polityków związanych z Narodowym Obozem Ukraińskim miała takie przeświadczenie, że oto ma tutaj taka miejsce sprytna akcja Polaków, w ramach której człowiek polskiego pochodzenia, wywodzący się z polskiej rodziny, obejmuje bardzo wysoką funkcję w hierarchii grekokatolickiej i on teraz będzie tak de facto realizował polskie interesy narodowe ze szkodą dla ukraińskiej społeczności. Trzeba pamiętać, że religia grekokatolicka to jest tak naprawdę narodowa religia ukraińska, tak? To jest kościół narodowy ukraiński i tamto zazębienie się kwestii etnicznych, narodowych, nacjonalistycznych z religijnymi jest bardzo głębokie. Więc to jego polskie pochodzenie w oczach tychże właśnie ukraińskich polityków w początkowej fazie było traktowane bardzo podejrzliwie. Później z biegiem czasu, kiedy okazało się, że on jednak zdecydowanie wybrał tą optykę ukraińską, że realizuje ukraińskie interesy narodowe, kieruje się ukraińską racją stanu, działa na rzecz powstania samostyjnej Ukrainy, no jak gdyby te oczywiście głosy przycichły. Chociaż ruch nacjonalistyczny zawsze zarzucał mu to, że był politykiem ugodowym, że był politykiem takiej pracy organicznej, a w zasadzie duchowym przywódcą religijnym, ale jak gdyby optującym za tą koncepcją pracy organicznej, że nie był radykałem, który wspierał jednoznacznie działalność czy UWO, czy organizacji ukraińskich nacjonalistów. Oczywiście nie potępiał ich tam publicznie, poza tymi przypadkami, o których wspomniałem, no ale miał daleko idący wobec nich dystans. No i to jak gdyby często wiązano nie tylko z jego postawą konserwatywną, bo przecież to był człowiek o poglądach konserwatywnych i stąd realizował taką, a nie inną linię polityczną, tylko wiązano to z faktem jego polskiego pochodzenia, że on może tak w stosunku do tych Polaków nie jest tak negatywnie nastawiony z uwagi na to, że sam wywodzi się z polskiej rodziny. No rzeczywiście to nie miało nic ze sobą wspólnego, pewnie jakiś tam odruch sympatii do narodu polskiego mimo wszystko u niego funkcjonował, no bo siłą rzeczy wywodząc się z takiej rodziny tak musiało to wyglądać, ale jego postawa narodowo-konserwatywna i ugodowa była wynikiem jak gdyby pewnej postawy no, człowieka, który tak widział działalność na rzecz swojej racji stanu, na rzecz ukraińskich interesów narodowych, a nie było to wynikiem jego pochodzenia etnicznego. Dziękuję bardzo. Ale tam jeszcze ktoś podnosił. Okay. Dziękuję bardzo za... Proszę mi jeszcze
dokładnie wytłumaczyć, bo nie zrozumiałem, dlaczego on tak właśnie przeszedł na tą myśl ukraińską. Tak się bardzo poczuł tym Ukraińcem. No, znaczy ciężko jest powiedzieć, znaczy tak, ta rodzina miała korzenie, tak jak wspomniałem, wywodzące gdzieś z ruskiej szlachty. W procesie dziejów nastąpiła polonizacja tej rodziny, ale nie pełna, no bo jeszcze w XVIII wieku, a więc można powiedzieć 100 lat przed urodzeniem Szeptyckiego, znani członkowie jego rodziny byli wysokimi hierarchami kościoła grekokatolickiego. Czy to nie było tak, że ród Szeptyckich, będący rodem ruskim, uległ polonizacji i on nagle postanowił wrócić do tych korzeni grekokatolickich i tym samym do ukraińskiej optyki narodowej. No tylko przez cały okres funkcjonowania tej rodziny gdzieś tam ten element właśnie ukraiński, ruski się pojawiał i ten akces do kościoła, no w przypadku akurat właśnie jeszcze tej religii, no był bardzo często akcesem też związanym z wyborem właśnie tej, a nie innej opcji narodowej. No i niego to wystąpiło, jego matka właśnie będąca córką hrabiego Aleksandra Fredry była taką gorliwą katoliczką i ona ten katolicyzm w tych synach próbowała im te wartości przekazać. No i on w pewnym momencie, kiedy okazało się, że on nie może pełnić tej służby w armii cesarsko-królewskiej, a to było marzeniem z kolei jego ojca, postanowił właśnie przejść w przestrzeń stanu duchownego, no ale wstąpił do zakonu bazylianów, a to był zakon grekokatolicki, czyli pewnie uznał, że ci jego przodkowie, którzy 100 lat wcześniej tą funkcję pełnili, może stanowią dla niego jakiś drogowskaz, którym on teraz powinien podążać i kontynuować też tą misję właśnie człowieka wywodzącego się z rodziny Szeptyckich, który pełni wysoką funkcję, czy w ogóle jakąkolwiek funkcję w strukturach hierarchii grekokatolickiej, no bo jaką on funkcję ostatecznie uzyskałby, to pewnie kiedy wstępował, to jeszcze o tym nie wiedział. Poza tym, żeby być biskupem, no musiał być wcześniej członkiem zakonu bazylianów. Dokładnie. Bo wszyscy biskupi tak. Grekokatolicy wywodzą tak. Się z zakonu bazylianów. Dziękuję bardzo za prelekcję. Dziękuję.